obiekt ten spełnia funkcję krytego lodowiska, dzięki czemu warunki atmosferyczne w żaden sposób nam nie przeszkadzają. Dodatkowo jest tani w energii elektrycznej, ponieważ warunki atmosferyczne nie powodują większego zużycia tej energii. Dodatkowo wszyscy korzystający z tego obiektu nie są narażeni na bardzo niskie temperatury, dzięki temu, że w hali tworzy się mikroklimat i te temperatury są utrzymywane w granicy tam minus 2 stopni. Przez taką modernizację uzyskaliśmy właśnie pożądany cel, czyli w okresie zimowym lodowisko, w okresie letnim obiekt, który można użytkować pod wieloma funkcjami. Rolkowisko bądź plac zabaw dla dzieci, gdzie mamy tutaj właśnie przykład różnych dmuchańców i społeczeństwo z tego korzysta. Nie ma kosztów utrzymania wówczas dodatkowych tego obiektu.